Witam wszystkich. Jak dobrze wiecie, lubię Wam pokazywać różne rzeczy, które kupuję na AliExpressie. I dzisiaj będzie coś takiego, taka płytka do ładowania baterii litowych. Kupiłem cały pakiet, chyba 10 sztuk, za tam, nie wiem, za grosze jakieś naprawdę. I powiem Wam tak, są tutaj, jak widzicie, zaraz zobaczymy sobie opis. Są w ogóle, patrzcie na to, cztery wersje tych płytek: 18650 mikro, TP4056 mikro, TP456 mini i 18650 TPC. Aha, czyli mamy 18652 wersje micro USB i na USB-C i te TP4056 mamy na takie te już większe, takie stare dosyć wejście mini USB i micro USB. Czyli są po dwa jakby. Nie ma na przykład TP4056 na USB-C, z tego co tu można zauważyć. Wymiary TP4 mikro, mini, mikro USB i TPC 18650. Zamówiłem pakiet 10 płytek takich, bo się przydają. Jedną płytkę zresztą wykorzystam w pewnym urządzeniu. Jeszcze nie sprawdzałem, czy to będzie działało, ale podejrzewam, że bez problemu. Gdzie jest uszkodzony moduł ładowania. I zastąpię ten moduł ładowania właśnie taką płytką. I tutaj mamy opis, że akurat tu chodzi o wersję jaką? Micro USB. To jest 18650 chyba. Ale w zasadzie czy TP4056 czy 18650 to jest praktycznie to samo. Możemy tym i tak, tutaj jest 2,5 V zabezpieczenie, maksymalny prąd ładowania 1 A, odcięcie ładowania wynosi przy 4,2 V i wejście, które tutaj podłączamy pod ten na przykład micro USB, to jest 5 V, czyli z jakiegoś portu USB możemy bezpośrednio tą płytkę zasilić albo ładowarką 5 V. Jakieś zabezpieczenie przed amperami jest 3 A, bateria zabezpiecza. Ok, to jest 18650. Tu mamy tak samo 3 A, 2,5 V, 5 V, 4,2. 1% jest tolerancji, że odcina przy takim naładowaniu baterii już ładowanie. I co my tu mamy jeszcze ciekawego w tym opisie? Typ C. Aha, tu jest precyzja ładowania 1,5%. A widzicie, tutaj już jest na przykład do czego? Opis do 4056 chyba. Dobrze mówię? Albo do 18650. Nie, 4056. Mamy 4,5 do 5,5 V wejście, czyli jest jakaś troszeczkę różnica. 4,2 V odcina nam ładowanie. Mamy dwie diody. Czerwoną, że ładuje. Zieloną, jak już jest naładowana. Working temperature, czyli temperatura pracy od minus 10 do plus 85 stopni. Charging mode, inner charging. Nie wiem, o co chodzi dokładnie. A 4056. Ta, to jest do tego opis. A do 18650. Zobaczmy sobie jeszcze na chwilę. 4056 jest taki opis, a do 18650 mamy taki. W zasadzie zastanawiam się, czy można
tą płytką od 18650 ładować na przykład baterie do telefonów, nie? Które mają tam też jakoś 4,2 V odcięcie. Ale porównajmy sobie, to jest tak, o, to jest 18650, a to jest 4056, czyli z jednym takim układem. A tutaj ta 18650 już widzimy, że ma więcej tych układzików. Ciekawe, ciekawe dosyć. Zobaczmy sobie, teraz ja się przełączę na kamerkę z paczuszki i zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle ja tutaj mam taką płytkę już, co kiedyś kupowałem. Tyle, że na Banggood. I popatrzcie, tu ona ma trzy te elementy, czyli to jest 4056, nawet chyba pisze tutaj. 4056 wersja. Zobaczmy sobie jeszcze raz na Firefoxa. 4056. A nie, to widzicie, to wersja 18650 jest z jednym. 4056. No właśnie, która to jest, że ma tych kilka tam? Trzy. Trzy są. Się pogubiłem już. Nie wiem, która to jest 18. Nie, to jest 4056. Dobrze, to jak u mnie na płytce jest? Są trzy. Okej, dobra. Mamy 4056. A na tej z jednym. Nawet nie piszę, że to jest 18,56, ale wiadomo, że to będzie 18560 z jednym. Powiem wam coś takiego. Przełączę się jeszcze raz na teraz kamerkę. Czyli ja mam, kupiłem wersję 4056. Mam dwie takie płytki z Banggooda. I cholera, nie wiem, co ja teraz tak naprawdę zamówiłem. Czy 18650, czy 4056. Wolałbym chyba 4056. Otwórzmy sobie paczuszkę. Z Chin szła. Bardzo szybko do paczkomatu. Nie wiem, z tydzień czasu. Półtora tygodnia. Trzy. Pięć. Pięć sztuk. Więcej nic nie ma. 5 płytek. O kurczę, zamówiłem 4056. Chyba, bo jest. Porównajmy sobie do tej mojej starszej płytki. A nawet ta mniejsza jest moja starsza. Minimalnie od tej, co zakupiłem. Widzicie? Trzy układy. Tak samo. Fajnie, fajnie. Przydadzą się te płyteczki, tylko że są troszeczkę większe niż ta, co z Banggooda kupowałem. A jak wiemy, im mniejsze, tym lepiej, bo można je lepiej upchać. Ale teraz wiecie co? Ja w ogóle sprawdzę sobie moje zamówienie. Ile ja w ogóle zamówiłem sztuk tego? To jest bardzo ciekawe. Mój AliExpress. 5 sztuk, dobra. 0,65 groszy razy 5. Wow, czujecie to? 0,65 groszy za jedną tą. Całość mnie wyniosła 15,62 zł grosze. Z wysyłką oczywiście. No i mega, mega szybkie śledź zamówienie. Wiecie co? Ja na razie może. Poczekajcie, jak chcę coś w ogóle sprawdzić. Taki fajny filtr w OBS-ie jest, służący do blurowania, że jakbym na przykład czegoś nie chciał pokazać na chwilę. Filtry. Dodaj filtr. Shader. OK. I teraz ja sobie tutaj wybiorę Load Shader from Text File. I teraz blura, jakbym sobie gdzieś blur, blink, blend, border. Poczekajcie chwileczkę, może nie będzie nic widać, ale ja piksele
Pixelation, okej. Nie, ten nie działa, Pixelation. A ten, Shredder. Okej, ten działa. Haha, dobra, okej. Teraz jesteśmy tak, że nie widzicie tego, co tu jest, ale ja sobie chcę zobaczyć śledź zamówienie. Czy będą moje jakieś dane tutaj dostępne, żeby wam nie pokazywać takich dosyć poufnych danych. I pokażę wam tylko po prostu. Dobra, nie ma. Okej, to ja sobie wyłączę teraz tego shadera. Ha, fajne! Można kurde sobie na chwilę jakby zamazać ten obraz, zrobić go pikselowatym, tak że nie będzie widoczne, co tam jest. I potem po weryfikacji pokazać wam, o co chodzi. Więc przesyłka 13 sierpnia wysłana, a doszła 19. 19, nie, przepraszam, dzisiaj jest 25. Czy tam 6? No mniejsza z tym, w każdym bądź razie szła bardzo szybko. Bardzo szybko. Największe są już problemy, można powiedzieć, z tymi przesyłkami, bo z Chin tam gdzieś do Francji idzie po prostu w 2-3 dni, a problemy zaczynają się oczywiście w Polsce, gdzie to ma być sprawdzane i tak dalej. Wtedy te przesyłki najbardziej, że tak powiem, stoją w miejscu w ten sposób. Taką mamy biurokrację w Polsce porąbaną. Nie wiem po co to, a jeszcze ma być jeszcze gorzej, podobno od stycznia. Kto nami rządzi, to po prostu nóż się w kieszeni otwiera. Że tak powiem, przysłowiowo. O, promień 4. Tutaj jest adres tego paczkomatu. Nawet mój numer, ale na szczęście jest zagwiazdkowany. No i tak to wygląda. Bardzo szybka dostawa. Płyteczki. I teraz na koniec pokażę wam, jak można wykorzystać taką płytkę. Ja sobie, wiecie, do czego to wykorzystywałem? Do ładowania takiej baterii od aparatu, kamerki sportowej. Jedną mam włożoną do kamerki, też ją bez problemu ładuję, drugą podłączam sobie tutaj pod taką płytkę. Ok, ja sobie tego shadera na razie wyłączę, jest ok. Podłączam sobie pod płytkę i zaraz wam pokażę na przykładzie jakiegoś tutaj USB-ka, jak podłączę. Akurat mam wolną jedną ładowarkę. Jak to wygląda? Podłączony kabel USB pod ładowarkę. Wpinamy go tutaj. Na razie żadna dioda się nie świeci. I teraz zobaczcie, tu mamy plus i minus na tej płytce. Niebieski to jest B plus, czyli batery plus, i B minus, szary, czyli batery minus. I podpinamy pod baterię. Mamy tutaj skrajny plus i minus, czyli plus będzie niebieski. Ja sobie to zrobię na razie tak o. Chciałbym wam pokazać, co się dzieje z tą płytką. Więc tak, plusa sobie podpinamy pod pin tutaj w baterii, a minusa do minusa. I co? I nie mamy zasilania. Z tego widzę na tym kablu. Kabel mam uszkodzony. Uszkodzony kabel mam. Biorę inny kabel. Tego wywalę w ogóle. Już mi się nie będzie chciało bawić w żadną naprawę, bo jest totalnie do bani ten kabel. Sztywny jak pal Azji. Dobra, teraz podłączyłem też taki uszkodzony, ale powinien jeszcze coś tam działać. Po podłączeniu niebieska dioda się świeci. I teraz, żeby naładować sobie taką baterię od jakiegoś aparatu, podpinam sobie plus do plusa. Bardzo ważne, żeby nie pomylić biegunów. I minus do minusa. Ona może być akurat naładowana.
ale zaraz sprawdzimy, czy ona jest naładowana. Tak, naładowana jest, kurczę, nawet czy nie styka mi tutaj. Patrzcie, bateria jest naładowana, bo nie świeci się czerwona dioda tutaj. Także zobaczmy sobie inną baterię. Plus jest tutaj, dobra. Plus. Zobaczymy na takiej od aparatu. I minus. O, widzicie? I teraz czerwona się przełącza. Ta jest nienaładowana. I czerwona. Dioda się świeci, że baterię mi ładuje. I tylko jest jeden taki problem. No oczywiście takimi kabelkami troszeczkę jest niewygodnie. Zastanawiałem się, jakby stworzyć jakieś takie urządzonko bardzo fajne, które by na przykład miało takie różne sloty na przykład na taki rodzaj baterii. Tu jak widzicie, lutowałem sobie kabelki do tej baterii. No troszeczkę to nie wygląda estetycznie i w ogóle. Tutaj natomiast wkładałem w te piny kabelki. To też nie jest takie jakieś za super. Fajnie by było mieć jakieś takie pudełeczko, w którym by można było sobie wkładać takie baterie różne rodzaje. I tylko podłączać zasilanie, umieć zamontowana jakaś taka płytka do ładowania tych baterii. Wtedy byśmy mieli taką uniwersalną ładowarkę do różnych typów baterii. Można oczywiście sobie wykonać indywidualnie do jakiegoś jednego urządzenia takie pudełeczko i to będzie też spoko pomysł. Także chyba to było na tyle. Pokazałem wam, że można sobie podładować taką baterię bez problemu, nie używając do tego urządzenia, bądź jeśli mamy w urządzeniu ładowanie zepsute, coś tam nam nie działa. I co wam powiem, można też w taki sposób uratować baterię. Ja już jedną baterię od pada do PlayStation 4 tak naładowałem bez problemu, a była totalnie rozładowana do zera. No i co? I potem pad działał na takiej naładowanej baterii, także takie płytki się przydają. I jakby ktoś chciał sobie zamówić, to gorąco polecam, bo bardzo fajna sprawa. Jest tego o wiele więcej na AliExpressie, jest naprawdę, tam jest tyle różnych bajerów do różnych rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Tylko mieć dużo pieniędzy i kupywać i testować i bawić się tym wszystkim. Okej, to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę wiedział, o co chodzi. Pozdrawiam, trzymajcie się.